Brutalne morderstwo w Zamku Książ i komentarz policji. Na szczęście to tylko fikcja. Wałbrzych po raz kolejny stał się obiektem zainteresowania filmowców, którzy tym razem kręcą serial pod nazwą Smok. Na kilka godzin obrzyski Ratusz stał się planem filmowym. Powstawała tu scena do tak zwanego pilota, czyli pierwszego odcinka serialu. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale można się spodziewać mrocznej powieści. Reżyserem serialu jest Łukasz Tunikowski. W kręconej scenie policja wraz z fikcyjną prezydent Wałbrzycha opowiadają zgromadzonym dziennikarzom o morderstwie, które wydarzyło się w Zamku Książ. Media domagają się szczegółów na temat rozczłonkowanych zwłok. Na planie pojawią się aktorzy Sebastian Stankiewicz, znany m.in. z takich filmów i seriali jak Listy do M, Ucho Prezesa, Wkręceni 2, Małgorzata Kołuzińska, Fala Zbrodni, Pierwsza Miłość i Nikodem Rozbicki, Kogiel Mogiel 3, Dywizjon 303. Dalsze sceny do serialu mają być nagrywane m.in. w teatrze Lalki Aktora.